Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć i cześć ząż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Industries. I tak jak widzimy tutaj robi się kolej, bo pociąg jedzie. Ale właśnie będziemy dalej pracować nad naszym przemysłem leśnym i od razu bez zbędnego gadania przechodzimy do tego. Ale ładnie tutaj to wygląda. No, proszę bardzo, mamy naszą dzielnicę i na co tu dużo mówić. Dalej mam dosyć dużo do przeniesienia. To na razie jest po prostu... Tak, mamy tutaj jedną fabrykę mebli. Ona działa na full wypas, bym powiedział. I my niestety musimy tą fabrykę, bo tak. To jest nasz warsztat. Właśnie, to warsztaty to są chyba dobrej wielkości do... A nie, bo one są inaczej ustawione. Tak, ale można je w niektórych miejscach chyba ciekawie wstawić. Czekaj, jeżeli byśmy to przesunęli... Chwilowo oczywiście, zaraz przestawimy jeszcze raz. Dostawili tą drogę tutaj. Chyba warsztat byłby jednym z budynków, który byś tutaj dostawił do tego. I dobrze wyglądał. Nie, warsztat jest niewymiarą. No, no to niestety nie. To w takim łatwo tutaj oczywiście wracasz. Natomiast nasz warsztat, bo mamy dwa warsztaty, co nie? Mamy tutaj jeden warsztat i tu jest drugi warsztat. To ten warsztat oczywiście na razie trafia tu, bo tam pewnie będą takie głównie właśnie tego typu budynki. I tak, tu mamy magazyn na drewno budowlane, na papiery i plastik. A nie potrzebuję plastiku. Plastik jest dla fabryki zabawek. Ok, bo tu są dwie fabryki, zapomniałem o tym. To tak, ja teraz przyniosę ten cały kompleks gdziekolwiek indziej, czyli jakąś tym sobie dogryntałem, żeby po prostu to było przestawione. I będziemy na razie pracować nad całą oto i resztą plejady gwiazd, czyli po prostu przeniesiemy to. Oni gdzieś będą usytuowani pewnie tutaj przy drodze i oczywiście obok dworca wodowego, to wiadomo. Natomiast to się po prostu musi stać za chwilę, a nie w tym momencie, bo dworzec towarowy jeszcze jeden prawdopodobnie tu gdzieś wciśniemy. Natomiast naszym dzisiejszym celem, nie wiem na ile jest oczywiście realny, powiedziałbym, że dosyć mało, ale zawsze warto to pomarzyć, jest wstawienie tutaj podwójnego dworca kolei jednoszynowej i pociągów pasażerskich, postawienie prawidłowo towarowego i ewentualnie, jakby jeszcze czasu toczyło, postawienie lotniska dla naszego przemysłu leśnego. Dobra, lecimy z timelapsem. Dobrze, no i jak widzimy tutaj mamy już wyczyszczony mniej więcej teren. Jeszcze pojazdy sobie pousuwamy. Dobra, pojazdy też już zostały wyczyszczone. No i teraz jedyne co nam zostało to już właściwie budowa tego, co tutaj ma się tutaj zlokalizować. Tak, jak widzicie oczywiście tutaj nie ma żadnych jeszcze drzewek i tak dalej, tego typu rzeczy. Ale to jest akurat mniejsza z tym, tak mi się wydaje przynajmniej. No, postawmy sobie na razie tutaj... No to będzie ogólnie mega las, żeby nie było, żeby ktoś jeszcze tego nie rozumie i nie wie, nie pojmuje, no ogólnie, to będzie dzielnica mega wielki, ogromny, jak nasz przemysł tam leśny, co mamy, przetwórnia lasów. To po prostu będzie Armageddon. No i właśnie dlatego tutaj to sobie tak teraz zrobimy. No, przesunęliśmy sobie, powiększyliśmy sobie nasz mega las. No widzicie, jaki on jest ogromny. No, tu mamy na środku nasze nazwy. Tartak Owiznosza i w ogóle zobaczmy, jak tam jego produkcja. Myślałem, że więcej zdabia. 12 tysięcy tylko. Dlatego musimy to zwiększyć oczywiście. Mamy teoretycznie tutaj jakieś jeszcze przepisy, ale na razie nie będziemy tego wnikać, ponieważ mamy dosyć dużo do robienia. Na razie robimy kopię duplikat tej drugiej części, a później zaczniemy wchodzić na wyższe obroty. Tak, w ogóle zobaczmy, jak tutaj to jest. Są chyba takie dwa duże po prostu, nie? Już tutaj są małe to, ale tu są dopiero 4. Tak, to na takiej wysokości my tu skończymy. Dobra, i teraz tak, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo my tutaj, tu, w tej części zrobiliśmy to trochę inaczej. A mianowicie, tu była ta główna droga i ona po prostu łączy tutaj nasz cały przemysł. To jest, tutaj powinna być taka ulica. I się zastanawiam, czy nie puścić sobie tak tutaj też tej kolei jednoszynowej przez to, ale widzę, że tutaj chyba nie ma takiej potrzeby, ponieważ tutaj będzie nasz dworzec pasażerski. I on tutaj całkowicie chyba to będzie odpierać, takie tutaj zarzuty, czy też zmiany. Więc dobra, niech się zapiszę. I tak, w ogóle się zastanawiam, no to chyba trochę to zmienimy. I damy bliżej ten zjazd, po to, żeby po prostu lepiej trochę funkcjonowało. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, to jest to. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I tu sobie zrobimy przejazd do naszej głównej ulicy. O, i tu będzie sobie to łączyć wszystko. Dlatego tutaj, żeby po prostu tutaj tak było więcej miejsca przy okazji i w ogóle. Więc tak. Tam trochę jeszcze rzeczy pozmieniałem między pomiędzy odcinkami. O, tu tego mamy ciekawostkę. Pokażę, zmieniłem to na dwa pasy, ponieważ tutaj widziałem, że ludzie bardzo cisną na te zjazdy z autostrady, co mnie bardzo akurat cieszy, więc no, proszę bardzo. Tak, to w ogóle jest dosyć to ciekawe jest dla nas. Tak, prądu oni tutaj cały czas nie mają, ale to na razie można technicznie wybrać na tego budżeta, bo z tego co widziałem, to nie jest nikt nie jest w ogóle. Więc proszę bardzo. Na razie możemy to sobie na tak zostawić, ponieważ drut im tutaj będzie później dochodzić od niej strony. Dobra, no i tak, jak mamy już na takim etapie, teraz niestety muszę już was zostawić z timelapsem, ponieważ będziemy robić coś tego typu jak tutaj, czyli żeby nasz pociąg wjechał w tąże dzielnicę. No i to będzie ciekawe, ale oczywiście spróbujemy temu podołać. aktualnie wydarzyło, by odpowiednio pasowało oczywiście powiedzenie a few moments later, bo to bardzo długo trwało, to co ja teraz robiłem tutaj i się bawiłem i właściwie no dużo się działo, tak? Teraz sobie pomyślałem, że w sumie tutaj to chwilowo tak połączymy sobie po prostu zwyczajnie, bo jeszcze jedną tylko rzecz dzisiaj zrobimy w dzisiejszym odcinku, bo strasznie długi jest, a ja już z 3 godzin nagrałem tylko 2 odcinki, więc dosyć długo, żeby nie powiedzieć strasznie długo, ale no dobra. Tak, lotnisko dzisiaj sobie nie postawię, niestety, szkoda. A miałem dużo chęci, żeby tu postawić lotnisko, jakby ktoś się zastanawiał. Lotnisko będzie gdzieś tutaj, gdzie jest aktualnie ta autostrada, bo tu po prostu jest najlepsze miejsce komunikacyjne i tak dalej, tu będzie jakiś węzeł jeszcze autostradowy, żeby to podłączyć, to będzie hub przeładunkowy, coś jest stanowiskiem też, bo wtedy będzie mi tutaj mógł lepiej to rozwozić wszystko po tym wszystkim. No a na razie sobie tutaj zrobimy podłączenie kolejowe, pasażerskie, bo chcę łączyć już dzisiaj play, chociaż tyle. I postawimy ten jeden dworzec, który dzisiaj wyburzyliśmy jeszcze ten pas towarowy już. I na tym skończymy dzisiaj to. To tak, stąd, o, dobra, ustawiło się już, świetnie. Teraz tak, czyli dobra. I na który torbie to wrócić? No, na razie sobie dorzucimy ten na ten. A ten na ten, proszę bardzo, ładnie będzie się rozjeżdżać. Aktualnie nie mamy jakichś tutaj specjalnych też nie wiadomo co, więc proszę bardzo, możemy to tak sobie zrobić. Natomiast nasza kolej jednoczynowa, o, tak, jakby to się stanęło, kolej jednoczynowa teraz się kończy tutaj, bo stwierdziłem, że nie ma sensu, jeżeli nikt normalnie nie będziesz tak dojeżdżać w takie miejsca, jak tutaj to było aktualnie. Dobra, jeszcze sobie jedną rzecz postawimy tutaj, to sobie dorzucimy, żeby się nasza ta kolej jednoszynowa kończyła tutaj. No tak, to jest w miarę niedaleko, a tutaj nie ma żadnego też nic takiego komunikacyjnego. Bo w tych dzielnicach specjalnie nie robiłem żadnych takich połączeń, po to, żeby z tego korzystać. Przecież nawet nie ma autobusów z tego co pamiętam. No właśnie. Dobra. To ty będziesz dojeżdżać tutaj. Okej. Okay. Już wam dodaję ten przystanek, spokojnie, nie bójcie się. Macie. No i tak, pierwszy przystanek widzimy, że jest usytuowany tutaj, chciałby się usytuować, więc proszę bardzo. Non problemu. Dalej, kolejny przystanek jest stacja właściwie. Tutaj dodaj przystanek do no, ale to są dla mnie stacje oczywiście. I tutaj, i tutaj. No i dalej to już sobie dojeżdża, świetnie. I druga linia, która idzie sobie stąd, ta linia jest bardziej wyjechana. Ponieważ ona tutaj większymi zygzakami będzie jechać. I tutaj też bym podstawił sobie. W sensie tak, tutaj widzicie, że jest ten nasz, cała fabrykownia po prostu jest tutaj ustawiona. I na razie ją tutaj sobie tak zostawimy. Wiadomo, że później stąd sobie wywalimy oczywiście. Postawimy w jakimś fajnym, ładnym miejscu, ale to będzie gdzieś przy lotnisku. Ewentualnie tą fabrykownię może jeszcze postawimy przy naszym tym dworcu, ale to już kiedy indziej. No wiadomo dlaczego kiedy indziej. Dobra. Tu i teraz tak. Przystanek. Świetnie. Stacja. Dobra. I tak, tutaj jedzie tym dziwnym zygzakiem przez tą linię, więc tutaj będą na pewno będą przesiadki. Tu jest jeszcze metro. I te metro sobie pewnie jakoś kiedyś podłączymy z inną częścią jeszcze, ale no dobra, na razie to tyle. Dalej, tutaj jest ten dziwny zawijaz, jak może zauważyliście. Jest taki dziwny zawijaz po to, żeby tutaj przyjechał, tędy pojechał. I tutaj się zatrzymało jeszcze na tej jednej stacji, której tutaj rzuciłem pewne sekundy. Stwierdziłem, a może, czemu by nie właściwie. Dobra, w tą stronę jest, a w tą stronę... Nie, nowa linia. I w tą stronę tutaj. Dobra, no to w teorii mamy wszystko popodłączone, więc możemy właściwie łączyć play. Wiadomo, że te fabryki to nie będą teraz działać dobrze. No ale to akurat nic nowego. To jest ten, na to jestem przygotowany. Tak, drzewka i takie tamte ecie-pecie to może podrzucam pomiędzy odcinkami, ale zobaczymy właściwie. No i tak, woda. Nie przewidziałem tego, że w sumie na początku odcinka to podostawiałem w niektóre miejsca wodę. Poprzedniego odcinka już, z tego pamiętam. Ale no dobra. Ale właściwie rzeczywiście mogło już zabraknąć go. Bo to dosyć duża ekspansja jest tego naszego lasu. Bym powiedział, ale bym powiedział, że to jest jakaś mega ekspansja. I tutaj jeszcze jedna woda. No, no i tak, wszystkie dworce i wszystko powinno mieć już podłączenie. Tutaj właściwie możemy dorzucić jeszcze z jakiejś linii mały rozbicie. Albo i nie. To może jakiś mały tartak chociaż. To tartak. A, tartak wyjdzie. No, no to jakiś mały tartak tutaj postawmy, bo tutaj nie ma żadnych z tego cyklu budynków żadnych. Tu oczywiście jakieś wyciszenie im jeszcze później pewnie zrobimy, bo tutaj mieszkańcy nasi są. I tak, autobusy wiadomo, jakieś może tu im puścimy właściwie. Tu można było puścić jakieś autobusy sensowniejsze. Bo tak, żeby nie było, tutaj mamy przygotowaną już na przyszłość kolej jednosną, to będzie tutaj gdzieś dojeżdżać. Na razie jeszcze jej po prostu tutaj nie zrobiłem. O, i tu mamy jeszcze zjazd stąd i tutaj jest jeszcze taka linia, o, ta górą co jedzie, no to pewnie do lotniska powinien dojeżdżać. To jeszcze zobaczymy. Dobra, jedzie nas już pociąg, no tutaj wiadomo, zygzaki teraz nowe mają, ale tutaj widzę, że ta linia to jest tak dosyć nieźle obłożona, więc to nie powinno ulec zmianie. Jestem bardziej ciekawy naszej kolei jednoszynowej, jak sobie widać. Jedzie. To jest ten z serii... Nie, to nie jest ten z serii dziwnych. Ten z serii dziwnych jedzie górą. Dobra, no dobra, tutaj jest całkiem nieźle, bym powiedział. Natomiast ta druga linia, bardziej odjechana. O, jest. Ta, czerwona. Bo czerwona to akurat jest odjechana, bym powiedział. Okej, czerwona, bym powiedział, że dosyć ma niezłe loty. 77 osób tutaj. 119 tutaj, to jest więcej niż chyba cały pociąg. 125, bo cały pociąg ma chyba 120, jeśli dobrze pamiętam. Czekaj, bo zjeżdżę na stację i zaraz zobaczymy. Nie, ma więcej. Jaka jest twoja pojemność? 180, no, no to jak jest 180 to bardzo dobrze. Dobra, no to tak, i postawmy sobie na sam koniec dworzec tutaj towarowy i kończymy odcinek. No, oczywiście wam zrobię już na timelapsie. Jak widzicie, tutaj jeszcze sobie puścimy jedną linię kolei jednoszynowej. Tak sobie stwierdziłem, że może, a czemu by nie właściwie. Taką jedną tutaj nie patrzę, tylko po prostu będę jeżdżać sobie tu i tu. No tutaj akurat by się przydała właściwie. I to tyle z dzisiejszego odcinka, ponieważ mamy wszystko pozostałe zrobione. Tu będzie jeszcze prawdopodobnie gdzieś w tym rejonie jeszcze ostatni dworzec towarowy i stacja dla naszej kolei jednoszynowej, prawdopodobnie może gdzieś w tej dzielnicy, ale prawdopodobnie dojdzie po prostu do tej dzielnicy, bo tu będzie jeszcze jakoś ekskluzyw czy coś, domki, nie wiem. Nad tym jeszcze się zastanawiam, jak to będzie wyglądać. Więc tam przygotowana, tutaj jest też stacja, jakby coś, tutaj oczywiście świateł nie będzie, tutaj również. Tutaj się zrobi środku, tutaj w sumie też, nie, tutaj nie ma, świetnie. No a tutaj widzę, że jest jakiś tam w miarę ruch, że tutaj jeżdżą faktycznie. No i mamy nasz tutaj węzeł, tak, no to faktycznie może za jakiś czas zaczną przyjeżdżać tutaj nawet pociągi. W sensie z pojazdy, a później pociągi, tak. Wszystko po kolei, no ma widzę, że tutaj się pojawiły jakieś pociągi, ta linia najmniej. Oczekuję, że z niej będzie ludzi korzystać, chociaż faktycznie bierze tam w jedno fajniejsze miejsce. Dobrze, ja w dzisiejszym odcinku już kończę, ponieważ zbyt dużo tutaj siedziałem. Jedyne co skończę, to parę drzewek dorzucę i muszę przenieść się do innego miasta po prostu, bo zbyt długo siedzę już w Industries. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, kliknijcie subskrybujcie ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!